Już kiedyś cesarz Kaligula powołał konia na senatora. Pan prezydent dziwi się, że idzie tymi śladami. To były rzecznik praw dziecka o powołaniu na sędziego swojego następcy. Dla państwa jako doświadczonych prawników. Na jedynym zdjęciu opublikowanym przez Pałac Prezydencki, na którym Mikołaj Pawlak jest widoczny, trudno go dostrzec, choć od lat dał się poznać raczej jako wyróżniająca się postać. Prezydent się pewno wstydzi tej nominacji. Mikołaj Pawlak miał postępowanie dyscyplinarne jako adwokat, a jako rzecznik wszyscy eksperci mówili o nim niedorzecznik. Na stanowisko sędziego w tym sądzie rejonowym w Skierniewicach. Według relacji TOK FM było bowiem 4 kandydatów. Mikołaja Pawlaka poparło tylko 3 z 61 sędziów z okręgu łódzkiego, a aż 48 było przeciw. Pozostali mieli opinie w większości albo przynajmniej bardziej pozytywne. Sumienny, dobrze wywiązujący się z powierzonych obowiązków. Co jednak przed laty nie przeszkadzało Krajowej Radzie Sądownictwa, tej zmienionej przez PiS i w składzie wybranym niemal w całości przez PiS, wskazać Mikołaja Pawlaka jako najlepszego kandydata. Dziękuję. Jeżeli osoba, prawnik spełnia wymogi, które są przewidziane dla polskiego sędziego, to jeżeli taką decyzję podejmuje prezydent, to nie jest prawnie wiążące. Tego typu ruchy świadczą o tym, że nie jest gotowy do kompromisu na gruncie konstytucji i obowiązującego prawa. Ja ubolewam, a jeszcze do tego, jeżeli nominacje dostają ludzie tak kontrowersyjni, jak pan Pawlak. Ślubuję uroczyście. Bo jeszcze zanim dzięki PiS Mikołaj Pawlak został sędzią, dzięki PiS został rzecznikiem praw dziecka. Że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie. Prawdopodobnie pierwszym, który w wywiadach zaznaczał, że klaps nie zostawia wielkiego śladu. Przy czym bicie podlega prawnokarnej ocenie, a klaps jest niedopuszczalną metodą wychowawczą. W szkołach zwalczał tęczowe piątki, ale optował za to, by uczyć tam posługiwania się bronią. Myślę, że nie powinniśmy dzieciom 15-letnim, młodzieży 15-letniej bronić dostępu do wiedzy. Edukatorzy seksualni według niego mieli dawać dzieciom tabletki na zmianę płci. Jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć, bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? A in vitro określał następująco. Jest to metoda niegodziwa. Jeśli bronił dzieci, to tych nienarodzonych. Ten obrazek przedstawia po prostu prawo do życia. Działał przeciwko dzieciom, a był rzecznikiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ideologii głoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jakim będzie sędzią, to myślę, że to dopiero doświadczenie pokaże. Bo jak czytam w mediach społecznościowych, napisał oczywiście wcześniej, jeszcze przed tą nominacją, lewaki, platfusy, płaczki od Szymusia i inne, kodurnie, ekoterroryści, uśmiech szeroko. Szeroko płaczki mogą przez łzy, tymczasem pójdę napalić w kominku i dorzucę do pieca. To czy to przystoi sędziemu? Nie przystoi i mam nadzieję, że jako sędzia nie będzie tego powtarzał. Z kolei zanim świeżo upieczony sędzia starał się o nominację w KRS, był dyrektorem w Ministerstwie Sprawiedliwości. W czasie, gdy za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono system Pegasus. Z czego Mikołaj Pawlak nie chciał się tłumaczyć przed komisją śledczą, za pierwszym razem odmawiając nawet składania przysięgi. Traktuję to spotkanie nie jako przesłuchanie, tylko jako spotkanie publicystyczne. Powołując się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, nie pozwalające działać komisji, to postanowienie wydał m.in. sędzia Stanisław Piotrowicz, ten sam, który 6 lat wcześniej jako członek KRS głosował za tym, żeby Mikołaj Pawlak też został sędzią. Czy pan już pogratulował swojemu następcy na stanowisko rzecznika tego, że został sędzią? To jest bardzo smutna informacja i to jest kolejna niestety nietrafiona decyzja. Jest źle. Obecna rzeczniczka praw dziecka na podstawie kontroli NIK zapowiedziała zawiadomienie do prokuratury za działalność Mikołaja Pawlaka jako rzecznika. Tyle, że teraz jako sędziego chroni go immunitet. Ze strachu przed pytaniami... Dawid Rydzek, TVN24.